Archiwa Państwowe rozpoczęły realizację nowego projektu pod nazwą Archiwa Rodzinne Niepodległej, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek. Uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać fachową pomoc i poradę na temat sposobu prowadzenia rodzinnego archiwum. Oprócz tego w ramach projektu 30 września w archiwach państwowych odbędą się specjalne warsztaty, na których będzie można zobaczyć sposoby porządkowania i opisywania rodzinnych archiwów, poznać techniki samodzielnej konserwacji oraz metody badań. Wybrane pamiątki wraz z opisem za zgodą właściciela zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej.